Dzień dobry ze słowem. Dziś 26 listopada, wtorek, coraz bliżej, małymi kroczkami, ale już jesteśmy prawie u celu. Celu, jakim jest koniec roku liturgicznego i rozpoczęcie Adwentu. Wraz z Adwentem rozpoczniemy rekolekcje adwentowe na naszym kanale YouTube'owym, na naszym portalu. Do tych rekolekcji Was zapraszamy. Iga i Konrad Grzybowscy z Fundacji Sterna Miłość je poprowadzą. Już przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii, komentarza, modlitwy. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, włącz się w ten sposób w naszą misję. Słuchamy słowa na dziś. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Obraz, który nam towarzyszy w dzisiejszej Ewangelii, to obraz najpiękniejszego budynku świata, dumy Żydów, świątyni jerozolimskiej, pięknie ozdobionej. Poświęcili bardzo wiele, by była taka. Sprowadzili najlepszych artystów i budowniczych, najlepsze materiały i wiele lat ciosali w kamieniu, rzeźbili w złocie, po to, by ta świątynia była ich dumą. Być może jest to obraz naszych wysiłków. Być może wysilamy się, by stworzyć piękne fasady, ozdobne fasady. I zapominamy, że za tymi fasadami musi się coś ważnego i świętego kryć, bo inaczej są bez sensu. Módlmy się i prośmy Pana Jezusa, by ten obraz z dzisiejszej Ewangelii, obraz świątyni, nas nawrócił. Jeśli jest w Twoim sercu intencja, którą chcesz zapisać, to zrób to, proszę, pod tym filmem. Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że czasami ozdabiamy pustkę, że poświęcamy wiele, by stworzyć fałszywy obraz tego, że jest w nas ruina, że w naszym życiu nie ma Ciebie. Prosimy Cię o to, byśmy porzucili to, co jest dobrym wrażeniem, fasadą, i byśmy przylgnęli sercem do tego, co jest wewnątrz, do tego, co jest święte, byśmy przylgnęli sercem do Ciebie. Ty, Panie Jezu Chryste, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dziękuję Wam za wpisywanie do komentarzy intencji, na które odpowiadamy Słowem Bożym, dedykowanymi fragmentami Słowa Bożego, do tych intencji, dedykowanymi Wam. To cenne, ważne i dla nas też jako redakcji piękne świadectwo Waszej wiary, też Waszej takiej relacji z tą inicjatywą, jaką jest Budzik Siewcy. Dziękujemy za to i zapraszamy do dzielenia się swoimi intencjami. Do usłyszenia.